Halo, dobry wieczór, a może dzień dobry, w zależności kto jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Pamiętajcie, że w opisie znajduje się link do mojego Patronite'a, na którym można mnie wspierać pieniężnie, tak więc jeżeli ktoś chciałby to zrobić, to teraz może to zrobić. Ponadto, żeby tego było mało, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście pamiętali o skomentowaniu i ocenieniu tego odcinka, gdyż to pomoże zarówno w rozwoju kanału, jak i samej serii. A teraz, przechodząc do rzeczy ważnych, czyli sytuacji politycznej, która ma obecnie miejsce w rozgrywce, gdyż w komentarzach prosiliście mnie, bym ją przybliżył. A więc, no, jak widać, Commonwealth się rozrasta troszkę szybciej niż bym chciał, aczkolwiek Rosja również nie jest jakoś mega słaba, nawet powiedziałbym, że jest dość potężna. Niestety straciłem sojusz z Danią, która na ten moment dalej ma Unię ze Szwecją i Norwegią, ale sojusz ten mógłbym w każdej chwili odnowić, gdyby nie fakt, że niestety, ale Dania teraz ma naprawdę bardzo ciężkie chwile, gdyż jest w trakcie wojny właśnie z Commonwealthem. Jeżeli chodzi o Osmanów, no to ci troszeczkę dostali po tyłku od Rzeczpospolitej, aczkolwiek, jak widzicie, i tak rozrastają się gdzie tylko mogą, jak taki troszeczkę rak, który przenosi się na okoliczne komórki. Dalej widzimy Papal State, który no w sumie opanował prowincje, które zazwyczaj Papal State opanowuje w Włoszech i trzyma się jakoś w tych granicach, nie starając się zbytnio tutaj być agresywnym. Ale warto zauważyć, że pod kontrolą Papal State'u znajduje się chociażby Prowansja, którą bardzo chciałaby Francja, która z kolei jest zjadana przez Burgundię, która ma teraz bardzo, ale to bardzo duże problemy z buntownikami właśnie niderlandzkimi i bardzo możliwe, że niebawem zobaczymy tutaj takie wielkie Niderlandy, które być może chciałyby ze mną jakiś sojusz, który z kolei być może pomógłby mi ścisnąć moich wrogów w cesarstwie. Dalej mamy Hiszpanię, mojego sojusznika, z którym powinienem poprawić teraz relacje, gdyż jak widzę, mamy te relacje dość niskie. Hiszpania w sumie poza tym, że stworzyła Hiszpanię, kompletnie nic tam nie zrobiła. Ma tutaj Tangiers, który chyba wcześniej należał do Portugalii, ale nie jestem co do tego przekonany. Anglia zaś powoli, ale sukcesywnie zdobywa terytoria, które należały do Francji, a teraz, jak już wspominałem, powinniśmy skupić się na podbojach tutaj w cesarstwie, gdyż to właśnie tutaj toczy się nasza główna rozgrywka. Problem polega na tym, że nie za bardzo wiem, kogo ja chciałem zaatakować. Już dawno nie nagrywałem Europki, bo miałem jeden dzień przerwy od nagrywania Europki, bo nagrałem sobie na zaś i nie wiem teraz, kogo ja chciałem tutaj zaatakować, jaki miałem wielki plan ataku na moich rywalów. Czy ja mam jakieś claimy w ogóle? Zobaczmy może na moje claimy, to będę wiedział, co ja chciałem zrobić. O, na mnie ktoś miał claimy. Na mnie ma claim. O Boże, Polska ma claim na cały Śląsk. Polsko, to nie zrywaj ze mną sojuszu. Zaraz poprawię z nią relację, jak tylko będę miał ku temu okazję. Na ten moment widzę, że ja nie mam nigdzie claimatora, nie mam nigdzie żadnych claimów i to jest niepokojące, bo ja powinienem mieć jakieś claimy. Jakiekolwiek claimy by mi się przydały, no goddammit. I szczerze powiedziawszy, już wolę poprawić relację z Polską niż relację z Hiszpanią, więc wyślę mojego tutaj pana, żeby ożenił się z jakąś tam władczynią z Polski. I ponadto, żeby tego było mało, zobaczmy, kogo mógłbym zaatakować, żeby nie mieć żadnych problemów z po prostu tutaj cholernymi armiami cesarstwa. Taka Bawaria w sumie. Bawaria, jakbym ją zaatakował, to walczyłaby razem z Lież. Tak, wiem, to się czyta Lież. Już ileś razy w komentarzach to czytałem, że to się Lież czyta. Ja wiem, że to się czyta Lież, ale ja w sumie już tak z przyzwyczajenia mówię Liż, ponieważ jest to zabawne. Dalej, mamy Ulm. Ulm raczej nie ma dużej armii, więc jego się nie boję. Mamy Anhalt. Anhalt ma 7000. No i dwugwiazdkowego generała. Mają The Knights, no ci nie przyjdą, czyli Anhalt, Ulm i Liège. Bawaria w zasadzie na ten moment nie istnieje, więc moglibyśmy wysłać naszego klejmatora, by tę Bawarię po prostu zdobył. No to tak, niech ten klejmator tam działa, zobaczymy, jak ta wojna bawarska się zakończy, ponieważ na razie widzę tam jakieś wojska hiszpańskie, jakieś wojska Trieru, które tam prowadzą jakieś działania zbrojne. Wydaje mi się, że to jest w ogóle wojna o to, jaki będzie tutaj ten kraj, w sensie jakie będzie cesarstwo, czy będzie katolickie, czy będzie protestanckie. Wydaje mi się, że to jest ta wojna 30-letnia. O, właśnie tego sformułowania mi tutaj brakowało. Z czym sojusz ma Morawia i dlaczego ma dalej sojusz z Polską, jak nie mam? Ma dalej sojusz z Polską. No jest to smutne. Jest to bardzo, bardzo smutne. Mogę stracić 10 prestiżu albo 50 diplomatic powera. W tym wypadku wolę stracić diplomatic power, bo tego prestiżu mam naprawdę niewiele, a przyda mi się w moich podbojach. Mam dwie pożyczki, które wypadałoby spłacić w przyszłości. Ponadto mógłbym przestać na przykład opłacać armię, bo to do niczego nie prowadzi. I obniżyć troszeczkę inflację w moim kraju, bo ta jest już całkiem spora. Więc obniżamy inflację jak tylko możemy. Jeszcze raz obniżę inflację i tym samym nasz przychód powinien być teraz w miarę ogarnięty.
zajęty na poziomie plus 11, więc niesamowite. Zatrudnię także pana od, no właśnie, jakiego pana? Czy chcę zatrudnić tego pana od dyscypliny, który będzie mnie kosztował, no niby mniej, ale z drugiej strony dzięki niemu będę mógł wymaksować moje idee defensive, co też nie jest takie głupie. Chciałbym także zatrudnić jakiegoś pana od redukcji inflacji, ale nie mogę sobie na razie na to pozwolić. O matko bosko, chyba mamy Rebel Uprising w Silesian. Peasants, powiedziałem peasants, a wiem, że się tak nie mówi, mówi się peasants, ale tak czy siak, no, nadciągają i zastanawiam się, dlaczego oni nadciągają. Co wy chcecie ode mnie i w jakiej prowincji chcecie powstać? Chcecie powstać w prowincji pod nazwą w sumie Berlin, Rupin i Niederlauschwitz. No nie jest to dobre, bo ja teraz armię opłacam. Więc no dobra, musimy zacząć opłacać armię, przynajmniej na chwilę, by uporać się z tymi buntownikami. W przeciwnym razie będzie problem. Swoją drogą ktoś w komentarzach pisał, że jakbym pamiętał ciągle o tym, żeby wartaxy wprowadzać, to miałbym lepiej, bo wartaxy mam za darmo. Bullshit. Wartaxy nie są już u mnie za darmo, gdyż ta umiejętność, którą wzięliśmy w Age of Discovery, nie przechodzi do kolejnej ery. Innymi słowy, nie mam tych bonusów, które wziąłem w tamtej epoce, ale mówiliście, że w sumie mógłbym teoretycznie na przykład wymaksować ideę humanist, które tutaj mam wzięte, tym samym dostałbym kolejnego bonusa w postaci tutaj właśnie wymaksowania tych idei humanist, ponieważ o, tutaj jest taki cel między innymi i dzięki temu z kolei mógłbym wprowadzić złotą erę, która, o matko bosko, która właśnie sprawiła, samomówienie o tym sprawiło, że nie dość, że wybuchli mi powstańcy, to jeszcze na dodatek umarł mi król i muszę teraz boostnąć stabilność i uważać na looming disaster, który tutaj mi się ładuje. O matko bosko, jakie to przerażające. Burgundia chce do mnie Royal Mariage. Nie chcę Royal Mariage z Burgundią, bo Burgundia za chwilę przestanie istnieć, zamiast tego chciałbym nadrobić technologicznie zachód, ponieważ jestem na poziomie 14, a technologia 15, jak widzieliście, daje bardzo, bardzo dużo bonusów, ponieważ no po prostu na poziomie 15 ta Austria zrobiła mi stack wipe'a mojej armii przy okazji poprzedniego odcinka, co było bardzo smutne. Dobra, sklejmujmy tutaj prowincje, jakie możemy sklejmować. Chcemy jak najwięcej tych claimów mieć, moim zdaniem. Jak najwięcej claimów. Dobra, spokojnie. Poczekajmy. Niech ta armia się połączy w jedną wielką i teraz się wbijamy. Teraz jest dobrze, wbiliśmy się w tych pizantów, tak, jeszcze raz to powiedziałem, w pizantów się wbiliśmy i podzielimy teraz armię na dwie części, na dwie równiutkie części, które mam nadzieję będą równie potężne. Okej, okay, mamy 24 tysiące manpowera, czyli to dalej nie jest nasz limit. Ponadto mamy kolejne Rebel Uprising, tym razem są to Hessian Separatist. Dlaczego ja mam jakichkolwiek Hessian Separatist u mnie? Nie mam żadnego pojęcia, ale wiem, że niebawem będę mógł spróbować zaatakować tę Bawarię. Tylko będę potrzebował troszeczkę więcej tego spy networku, żeby móc sklejmować jeszcze jedną prowincję, bo wiem, że z dwoma prowincjami tutaj graniczę. Też, jeżeli mam być szczery, wolałbym poczekać, aż ta Bawaria skończy tę swoją wojenkę śmieszną, bo dzięki temu będę miał pewność, że zabiorę prowincje, które chcę zabrać, a na razie no, nie będę miał jakich okupować nawet. Więc okej, okay, klejmujmy kolejną prowincję. I tym samym przestaję tutaj claimować już cokolwiek, wysyłam mojego pana tutaj do Polski, żeby zrobić z nimi Royal Mariage, bo no, marmi król, więc trzeba zrobić z nimi Royal Mariage. Na razie zależy mi na tym, by trzymać sojusz z Polską. Jeżeli nie będę trzymał sojuszu z Polską, to marnie skończę. Polska się bardzo, ale to bardzo powiększyła ostatnimi czasy, zyskała na sile i trzeba na to uważać po prostu. Dobra, kogo jeszcze ewentualnie mógłbym zaatakować? Brunswick nie byłby głupi. Sachsen-Lauenburg, Mantua nie ma zbyt wielu żołnierzy, no to też moglibyśmy tutaj powoli w kierunku Brunswicku iść i dzięki temu moglibyśmy tak zabrać Morawię, ale jakbyśmy mieli wziąć Morawię, to musielibyśmy zawołać się do wojny jako takiego kolesia, który też woła swoich sojuszników. Wtedy moglibyśmy wykorzystać to i tak, byśmy zaatakowali Brunswick, zawołali Morawię osobno i zawalibyśmy tutaj wojnę jeszcze Commonwealth, żeby nam pomógł, dzięki czemu Morawia nie zawołałaby Polski, a Morawię moglibyśmy wziąć bez jakiejś dodatkowej agresywnej ekspansji, bo pamiętajmy, że jeżeli zabieramy ziemię od kraju, z którym nie walczymy, że tak powiem, Prio, czyli nie walczymy z tym krajem tak po prostu twarzą w twarz, tylko to jest jakiś sojusznik kogoś, to kosztuje nas więcej agresywnej ekspansji. Co oznacza, że taki manewr mógłby mi tej agresywnej ekspansji po prostu zaoszczędzić. Brzmi głupio. Halo, jak tam sytuacja w tej Bawarii? No dalej walczą. No dobra, no trzeba tam powoli się pchać też do nich. Nie widzę sensu, żeby tutaj czekać dalej na nieuniknione. Więc halo, czy ja tutaj będę mógł, czy nie będę mógł? Oj, mamy 28 tysięcy żołnierzy, to jest całkiem sporo. Chociaż nie, bo tam trochę jest też żołnierzy angielskich i austriackich, a my będziemy walczyć tylko z Bawarią, więc jest nadzieja, tylko że ta technologia mnie trochę boli, ja bym chciał 15 już, dlaczego jeszcze nie mam 15 technologii? Weźcie mi to, kurczę, jakoś nadróbcie, bo to jest przerażające, że ja tak do tyłu z tą technologią jestem.
militarną na dodatek. A, bo ja wziąłem defensive. No tak, ja wziąłem... Nie, nie wziąłem defensive. Nie wziąłem tych... Nie, wziąłem. Kiedyś wziąłem. Wziąłem te morale plus 15%, więc to może być problem rzeczywiście. I to dość spory. No ale dobra, oni tutaj widzę walczą. No to niech walczą. A my powoli będziemy się w nich wbijać. Interesuje nas ta prowincja, czyli prowincja Straubing. Więc uwaga, wypowiadamy wojnę i idziemy na Straubing. Wydaje mi się, że powinien być w stanie tutaj okupować w miarę szybko. Za chwilę też będę w stanie chyba wziąć kolejną technologię militarną. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, jestem w stanie już wziąć tę technologię militarną, więc my ją weźmiemy. Mamy także nowy rodzaj jednostek. No jeżeli ją teraz upgraduję, no to będę miał bardzo małe morale, więc chciałbym ją zupgradeować, ale też od razu wycofać się do mojego fortu. Nie chcę walczyć z takimi moralami, bo to byłby koniec. To byłby po prostu the end, finito i tak dalej. Dobra, stoimy teraz na ich forcie i jak to wygląda? Widzę, że za chwilę tam się wbiją w nich idealnie. Czyli ktoś wygrywa za nas tę wojnę. My tylko przyszliśmy tutaj po ziemię i to mi się bardzo podoba. Takie wojny lubię. Mam tylko nadzieję, że ta moja armia zregeneruje te swoje morale bez jakichś większych problemów. Mogę przejść na kolejną ideę dyplomatyczną. Czy jestem jakoś mega do tyłu z tą technologią dyplomatyczną? No niby jestem trochę do tyłu, ale kurczę, wymaksowanie tych idei, no to mi diplomatic relations plus 1, mógłbym mieć więcej sojuszy. No to nie jest głupie, jeżeli mam być szczery. To nie jest głupie, ale na ten moment, dobra, powstrzymajmy się. Technologia, trzeba nadrobić, nie chcemy korupcji w naszym kraju i tak dalej, nadróbmy te technologie, zobaczymy jak to dalej się potoczy. No dobra, no stoimy w Ansbachu, nawet go jakoś w miarę oblegamy. Jeżeli zabierzemy stąd tylko dwie prowincje, i tak to będzie dobre, ponieważ ja w zasadzie dużo tej Bawarii nie chcę. Oho, bunty w Brunswicku, a akurat tam przechodziła jakaś armia sojuszników, więc idealnie, ach, jak idealnie pomogli mi z moimi buntownikami. Cudowna ta wojna 30-letnia w tym cesarstwie, naprawdę mi się bardzo podoba. Walczą z moimi buntownikami, masakrują moich wrogów, czego chcieć więcej, naprawdę, czego chcieć więcej? Szkoda, że do tych knightów nie będę miał jak się dostać, ale pamiętajmy, ja na całej Bawarii zjadał nie będę raczej. Nie mam w tym celu, nie mam tutaj za cel obranego zjadania całej Bawarii. Ja chcę tylko dwie, góra trzy prowincje, więc też nie będę musiał oblegać wszystkich ich sojuszników, znaczy jej sojuszników. Mówmy prawidłowo po polsku. Okej, przechodzimy na kolejną technologię dyplomatyczną. Odbili nam moją prowincję, na którą mam casus belli. To nie jest dobre, ale no ja nie mogę się teraz ruszyć z Ansbachu. Muszę ten Ansbach jeszcze zdobyć. Jeżeli mam być cztery, też nie głupim pomysłem byłoby tutaj po prostu wysadzić im te mury, ale no poczekam. Już poczekam, powiedziałem właśnie, że te oblężenie już dąży do końca. Teraz tak, ja bym się wbił jeszcze w ten Lierz. Ten Lierz bym się wbił, zmasakrował im tych żołnierzy idealnie. I teraz w Ansbach. Teraz wbiłbym się w Ansbach, mam przewagę liczebną, mam taką samą technologię, no musieli przegrać. Musieli to przegrać po prostu. No dobra, idziemy po naszego Wargola, tutaj jest ten Wargol. Wydaje mi się, że ten Ansbach był podpięty pod tę prowincję, czyli ta prowincja jest podpięta pod Ansbach, chociaż nie jestem co do tego jeszcze przekonany. Ale dobra, ruszamy też dalej na południe, zdobędziemy teraz ich stolicę, czyli München, chyba tak to się nazywa, tak, München. I po zdobyciu ich stolicy będziemy mogli ruszyć dalej. Stracę lojalność i pójdę do Pantych Powera. Dobra, niech będzie ten merkantylizm. Wiem, że strata merkantylizmu boli i to zawsze, no ale wiecie, no, jak nie było innej opcji, no to co miałem poradzić? Miałem bardzo małe morale ci oblegający, znaczy ci broniący się, więc może ja tam strzelę z dział raz, żeby te oblężenie przyspieszyć troszeczkę, no bo nie chciałbym w tej wojnie zbyt długo siedzieć. Mimo wszystko mam jeszcze inne wielkie plany i pomysły. W międzyczasie też wypadałoby tutaj sklejmować prowincję Brunswicku, bo mogę to zrobić, więc why not? Why not? Okej, okay. Prowincja Hoja została sklejmowana i wcale nie chodzi mi o Hearts of Iron. Ehe, nieśmieszne żarty. Dobra, prawie oblężenie się skończyło, jak widzę, więc właśnie się udało. I teraz tak, jeszcze pooblegamy kilka tutaj innych prowincji. Mamy kolejnych buntowników, Kassel tym razem. I dodatkowo Anhalt tutaj próbuje swoich agresywnych manewrów, ale my od Anhaltu na razie nic zabierać nie będziemy. Pamiętajmy, my nie chcemy zabrać od krajów, z którymi nie walczymy, że tak powiem, prio. Chcemy zabrać tylko tego głównego przeciwnika, gdyż dzięki temu będziemy po prostu mieli mniejszą agresję. Są ekspansje. Halo, co to za event? A modest proposal. Co oni od nas chcą? A rose from foreign land. Co oni chcą? Żebym wydał hajs i diplomatic powera. No dobra, zrobię to. I co się stało? No, hajtnąłem się chyba. Chyba się hajtnąłem, tylko... Co w związku z tym? Co dostałem? Wow! Nie mam nikogo. No to co, ja się hajtnąłem? Nie hajtnąłem? Hajtnąłem się chyba. Hajtnąłem się z nimi? No tak, hajtnąłem się. To był event pod tytułem hajtni się z nimi, po prostu poprzez event, a nie poprzez Royal Mariage. To było głupie. Nie wiem, po co to zrobiłem. Halo, halo? Zabranie trzech prowincji to koalicja pewnie, co?
Jak też sądziłem. Dlatego zbieram tylko dwie prowincje, na które mam claimy. Nie zabierajmy więcej, bo dlaczego? Bo po co? Uwolnijcie Augsburg, bo widzę, że trzymacie go tam w niewoli. Zrobicie stosunki z Anhaltem. No i War Repsy by się przydały. No, War Repsy by się przydały. Z Anhaltem możecie mieć te stosunki, ale dajcie mi War Repsy, bo teraz hajs mi się bardziej przyda. No dobra, spisowaliśmy. Mamy prowincje, które chcieliśmy mieć. Miło, miło, naprawdę miło. Ponadto mogę przejść na kolejną ideę. Ideę humanist. Więc w sumie, no te humanistyczne bym wymaksował. Bo jeżeli teraz je wymaksuję, to będę mógł prowadzić moją złotą epokę, a wtedy będę mógł spróbować walczyć z Polską. Bo na razie tak nie za bardzo mogę się z nim równać, ale nie oszukujmy się. Wiem też, że zrobiłem błąd, no bo teraz nie mam admin punktów na korowanie tych prowincji, ale to nie daje mi aż tyle, moim zdaniem, overextension, żeby się martwić tym przez jakiś czas. Zresztą ja zdążę nadgonić jeszcze te punkty administracyjne, żeby skorować te ziemie, które zabrałem od tej Bawarii. No dobra, mamy dwie nowe prowincje. No nawet przyjemnie, nawet nie ukrywam, przyjemnie, ale ja bym chciał spłacić jakąś pożyczkę, której na razie spłacić nie mogę. Smutna sprawa, prawie jak fakt, że... Oho, The Peace of Westphalia. Chyba nie udało się ustalić koniec końców, kto rządzi. No właśnie, Religious Peace, czyli wojna trzystoletnia się skończyła bez wyłonienia jakiegokolwiek zwycięzcy. Mogą wierzyć w co chcą, nikogo to nie obchodzi w cesarstwie. Smutne. Smutne. Myślałem, że protestanci wygrają. Widać, nie można mieć wszystkiego. Ale teraz cesarstwo, poza mną, jest zmęczone wojną. Commonwealth włamie do wojny z... O matko, Austrią, a ja nie opłacam armii. No dobra. Ja powiem, że... No akceptuję, no. Jakżeby inaczej, no muszę zaakceptować. Akceptuję, chociaż boli mnie fakt, Polsko, że zabierasz ziemię, które należą do mnie, bo ona zatoka Pomorze, a Pomorze miało należeć do mnie. Miało należeć i będzie należeć. O, już? O matko, to było szybkie. Jakie to było szybkie. I zdobyli Szczecin na dodatek. Zdobyli na dodatek Szczecin. Ej, no tak się nie robi, Polsko. To była szybka wojna. Znaczy, jakbym nie dołączył, to i tak by to niewiele zmieniło, nie? Bo wiecie, jakbym nie dołączył, to i tak by to wzięli. Oni mnie wydawali do tej wojny tylko po to, żebym w sumie chyba był w tej wojnie. Żeby mieli ze mną agresję ekspansji, to coś takiego. Bo i tak by to wygrali, no bo Austria by nie dołączyła do tej wojny, bo... O, Palatina stał się emperorem. A to jest akurat ciekawe, że Palatina stał się emperorem. Intrygujące. Dobra, przestańmy opłacać armię, bo muszę jakoś tutaj te pożyczki pospłacać. Mamy looming disaster. Jaki tam looming disaster? Wewnętrzne konflikty. Nie podobają mi się wewnętrzne konflikty. Nie brzmi to zbyt optymistycznie. Dobra, skorujmy nasze ziemie, które tutaj zdobyliśmy. Proszę, prowincje bawarskie, które zdobyliśmy. Trus z Austrią nam się skończył. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z agresywną ekspansją u nas. Czy ktoś w ogóle wie, że mamy agresywną ekspansję? No, pół świata wie, że mamy agresywną ekspansję, więc znów nie możemy zbytnio nic atakować. No, jest to smutne. Weźmy tutaj może kwarantannę na te influenzy, nałóżmy. Nie chcemy, żeby to się rozprzestrzeniało. Będę grałem Osmanami i wybierałem tę drugą opcję, żeby ta influenza się rozprzestrzeniała. To w pewnym momencie prawie wszystkie moje prowincje były zachorowane i mój kraj upadał, bo event mówił mi, że mam upaść. No i to było smutne. To było bardzo, bardzo smutne. Dithmarchen chciałoby sojusz, ale czy ja chcę sojusz z Dithmarchen? Wątpię. Wątpię, nie brzmi to jak coś, o czym bym marzył, ale bardzo miło by mi było, gdybym mógł wziąć kolejną ideę defensive. Problem polega na tym, że lada chwila, technologia 16 przestanie być ahead of time, więc ja chociaż raz chcę być na tym samym poziomie technologicznym, co moi przeciwnicy. Dlatego też wstrzymam się z braniem kolejnej idei i po prostu poczekamy, aż ta technologia ahead of time już nie będzie. No dobra, czy zaatakowanie Brunswicku to będzie duży problem? Jakby Commonwealth mi pomógł i Commonwealth mi pomoże, ja bym zawołał jeszcze Morawię, plan jest doskonały. Taki plan, tak bym to widział, tylko w międzyczasie jeszcze możemy tutaj skomać drugą prowincję, bo why not, skoro mamy taką opcję, więc niech tak się stanie. I jeszcze byłoby miło mi, gdybym tutaj przy okazji Morawię schemował, bo skoro chcemy Morawię zawołać do tej wojny, to dlaczego by nie, no kto mi stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żeby Morawię na tej wojnie zawołać. Jeżeli Commonwealth nie będzie pomagał, to zerwę im ten sojusz z Morawią i nie będę musiał się potem martwić o to, że w samym środku mojego kraju, mojego wielkiego imperium jest jakiś tutaj malutki gówniak, który się ukrył i nie chce się poddać, prawda? Bo ma dużego sojusznika, który swoją drogą nie ma tak dużej armii. Oni mają raptem, no tak
powyżej 60 tysięcy, koło 70 tysięcy żołnierzy, tak? No 70 tysięcy żołnierzy, ponad 70 tysięcy żołnierzy, to też nie jest aż tak straszne moim zdaniem. Okej, okay? Przechodzimy na kolejną technologię militarną, tak jak powiedziałem. Kolejna jest już ahead of time o 13 lat, więc nasze kolejne tutaj rzeczy, jakie będziemy brali, będą już wpakowane w ideę. Znaczy kolejne punkty militarne będą wpakowane w ideę. Mogę wziąć dukaty albo trade efficiency plus 15%. Ile ja z tego trade'u wyciągam? Powiem szczerze, że niewiele. Niewiele wyciągam z tego trade'u, niewiele transferuję. Ja wezmę teraz dukaty tak po prostu. Wiem, że to w takim ogólnym rozrachunku błąd, no bo pewnie więcej będę dostał z tego trade efficiency, ale ja chcę spłacić w końcu te pożyczki, bo mnie już to irytuje, że mam taki symbol zaciągniętej pożyczki w lewym górnym roku. Nie mogę na to patrzeć po prostu. Okej, mogę wziąć nowy rodzaj dział, więc tak też zrobię. Widzę, że Niderlandy powstają wielkie i potężne. To mi się nawet podoba. Niech one będą jak największe i jak najpotężniejsze. Możemy przestać budować spy network na tych frajerów i w międzyczasie próbujemy nadgonić technologicznie naszą technologię militarną względem oczywiście wszystkich innych technologii. Okej, skorowaliśmy dwie prowincje od Bawarii, tak jak miało być, więc idealnie. Nasza armia na razie stoi gotowa, w przygotowaniu. Na razie nic tutaj wielkiego nie widzę, żadnych wojen nie będę prowadził, przynajmniej w najbliższym czasie. Czekamy, aż agresywna ekspansja nam spadnie. Jest rok 1597, więc jeszcze przed nami masa czasu, by tę Polskę ścisnąć. A pamiętajmy, że my całej Polski tysiąc nie musimy. Musimy tylko zrobić kilka prowincji od Polaków, które znajdują się gdzieś tutaj. Czyli te takie etniczne prowincje i wtedy będziemy mogli stworzyć Polskę po prostu. Muszę wybrać w końcu jakąś ideę, czy jakąś tutaj fajną rzecz. Może weźmiemy... Co ja mogę wziąć? Prestige per development from missionary? Niech będzie. Niech będzie, na coś muszę to wydawać. I niebawem także będę mógł wejść na kolejną ideę humanist. A wraz z tym, potem zabraknie mi tylko jeszcze jednej i będę mógł wprowadzić złotą erę. Wraz z nadejściem złotej ery najchętniej walczyłbym z Polakami. Ale do walki z Polakami potrzebowałbym pomocy Rosji. Rosja natomiast sojuszu mi nie da, ponieważ po pierwsze opinia ich jest słaba, więc musiałbym poprawić moją opinię z nimi, a po drugie mam sojusz z Commonwealthem, więc i jeszcze z Hiszpanią, więc nie, oni odpadają. O matko, katolicy przeszli mi przez granicę i skonwertowali mi prowincję. Tak się nie robi, no tak się nie robi po prostu. O nie, burgersi mają już 65 influenza. Nie mogę się na to zgodzić. Nie mogłem wziąć tego eventu z polepszeniem, bo bym miał już prawie 80 influence burgersów, a co z tym idzie, miałem bardzo duże problemy. O matko bosko, ale teraz z kolei mam też problem, ponieważ nie mogę sobie poprawić lojalności z nimi. Nie mogę po prostu, bo już niedawno im dałem ten Monopoly Charters, dopiero w 1608 będę mógł im dać ponownie, więc przez ileś tam lat będziemy mieli development cost i trade efficiency na minusie. No smutne. Bawaria, Silesia, Games Claims on Landshut. No super, podoba mi się, ale nie podoba mi się fakt, że Morawia wykryła mojego agenta, nim ten zdążył sklejmować cokolwiek i to jest smutne. To jest właśnie smutek. To jest definicja smutku ostatecznego. Okej, trzeba nawracać te prowincje, co tam tutaj nawrócili. Będziemy mieli prestiż za nawrócenie tej prowincji, więc też nie jest takie głupie. Dodatkowo widzę, że jakieś tutaj są problemy z tymi naszymi rywalami, więc wypadałoby wybrać nowego rywala i tym nowym rywalem będzie, no kto będzie moim nowym rywalem? Moim nowym rywalem będzie Palatinat, no bo dlaczego by nie? Jest to cesarz po prawdzie, ale to jest słaby cesarz. Cesarz, który niewiele może zrobić, cesarz, który może co najwyżej płakać, jak będzie patrzył na to, jak podbijam wszystko dookoła. Dodatkowo nie widzę za bardzo na razie możliwości zaatakowania czegokolwiek, agresywna ekspansja wciąż jest duża, chociaż wydaje mi się, że na dwie prowincje by mi starczyło. Chociaż przy Morawii, jeszcze jakbym miał zobaczyć Morawię, to już mógłby być problem. To już mógłby być dość spory problem. Ale ten Commonwealth się rozrasta. Jeżeli Rosja zaatakuje Commonwealth albo kolejni Osmanie, to wtedy już nie będę odpowiadał na wezwanie, tylko wtedy ich zdradzę, poczekam, aż się trus skończy i wbiję im nóż w plecy. Taki mam plan, tylko będę potrzebował do tego większej armii. A do większej armii potrzebuję większego limitu w ogóle armii. A z tym jest problem. Z tym jest dość spory problem, bo mój limit nie jest na zbyt wygórowanym poziomie. Jak tam swoją drogą mój przychód? No, najwyraźniej, chciałem powiedzieć, Boże, co się dzisiaj jąkam. Najwyraźniej nie jest zbyt duży, więc i tak zatrudnienie tych doradców
troszkę mnie zaboli, ale ja już nie mam pożyczek, więc mogę sobie na to pozwolić. Jak tam Rebel Uprising? Silesian Noble Rebels chcą powstać. No to jest smutne, jeszcze Ulm mnie wyzywał. Zwyzywał mi moją mamę. Jak tak można? No jak tak można? Zwyzywał mi moją mamę Ulm. Ja ci dam. Halo, halo, taksacja, coś ja tutaj mogę jeszcze zrobić? Mogę coś zbudować? Coś się gdzieś opłaca budować? No niezbyt. Ja bym chciał, wiecie co budować? Ja bym chciał zbudować ten budynek. Regimental Campy, ponieważ one zwiększą mi ogólny force limit mojego kraju. I te regimental campy mogłyby być sposobem na pokonanie Polski. O! Nie. Tak jak mówiłem, nie będę odpowiadał na to wezwanie. Oni teraz walczą z czym? Z Rosją i z Osmanami? Byłoby miło, gdyby Osmanie tutaj też się rzucili do tej wojny. Nie mogą, prawda? Ale walczą z Rosją. Walczą z Rosją i to jest nasz moment. To jest ta chwila. To jest ta chwila, żeby się w nich bić. Zerwaliśmy swój sojusz z nimi. No straszne. Oni nie mają żadnych sojuszników. Jakbym zrekrutował większą armię, troszkę większą, mógłbym teraz się w nich wbić. Moim zdaniem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Raz, dwa. Okej, starczy. Starczy, chwileczkę. Co ja chcę zrobić? Pomyślmy. Chcę przejść na pewno jakąś ideę. Na 100%, bo ja bym chciał wprowadzić tę złotą erę. Francja z czymś walczy, z Brytanią, akceptuje ci twoje prawo przemarszu. Proszę bardzo. Do kiedy będę miał trud z nimi? Do roku 1604. No nie wiem, czy oni będą tak długo walczyć, ale gdyby, to byliby wycieńczeni wojną tak czy siak. Można by wtedy spróbować. Chyba, że byśmy zaatakowali tych frajerów. Tylko, że no też, no nie, bo to bym pewnie walczył z połową świata. No właśnie, bym walczył z połową świata. No nie, no to nie mogę sobie na to pozwolić jeszcze. Nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra, kawaleria tutaj jedna idzie do tej prowincji, jak tylko będzie mogła. Druga także, mi się przydała. Global Trade powstał. A gdzie powstał Global Trade? W jakiej prowincji? Bo ja nie wiem. No ale nieważne, na razie nieważne. Mamy ahead of time technologię, więc mogę sobie pozwolić na maksymalnie defensive. Niech się stanie wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest tak, ta armia tutaj idzie. Możecie sobie te morale odnowić. No dziękuję, w końcu. Dobra, idźcie tam, na północ. Do tej potężnej armii. Mamy nowego władcę, całkiem dobrego władcę, który może wprowadzić nam naszą tax modifier plus 6%. Pewnie, że chce. Dobra, 9, 3, 4. Tutaj w takim razie kawalerię jeszcze wysłać i jeszcze wysłać kawalerię tutaj. Zgadza się? Zgadza się, dobra. Chcę mieć 4 kawalerii w jednej armii, w jednej i drugiej armii. Dobra, tutaj mamy 2000, tutaj mamy 4000, więc artylerię wszelaką chciałbym wysłać, moim zdaniem, już tutaj. Tylko, że ja żadnej artylerii tutaj... A nie, jest tutaj artyleria. Jest to jedna artyleria, więc tak, mam tutaj 3, brakuje mi jednego artylerzysty. Tutaj mamy 9, tutaj mamy 10, to tak, tutaj jest 1, tutaj jest 1, tutaj jest 1, tutaj jest 1 i tutaj jest 1. W taki sposób się ustawicie. Takie dwie potężne armie. Nie wiem, czy to wystarczy i niebawem skończy się era reformacji. Nie wiem, czy zdążę tę złotą erę moją wprowadzić. Naprawdę. No tak średnio to wygląda. Commonwealth jest w Rosji, więc no, to jest ten moment. Teraz albo nigdy. Albo teraz się w nich wbijemy, ich zjemy, albo nigdy. I najchętniej, no cholera jasna, ja bym wprowadził tę złotą erę i się w nich wbił. Tylko, że mam jeszcze Turcję do 1604 roku. Oni mają z niczym sojuszu, tak? No mają tylko z Morawią. Więc no wbicie się w nich teraz byłoby tragedią totalną. Ponadto wymaksowanie idei humanist jeszcze troszkę zajmie. Kiedy dokładnie będę miał? Będę miał w 1601. 1601. No, to zdążę. Zdążę wymaksować ideę humanist i tym samym będę mógł zrobić moją złotą erę. No super. No dobra, w takim razie fabrykujmy klejmy na Morawie i wycofajmy naszego pana tutaj z tej Morawii, bo on nas już w ogóle nie obchodzi. Morawia teraz nie jest w naszym centrum zainteresowania. Teraz tak, wysyłam tutaj mojego klejmatora do Polski, bo no, wypadałoby już mieć tam cokolwiek zrobione. 10 lojalności mogę stracić, ale stracę też 20, nie, zyskam 10 lojalności, ale stracę 20 legitimacy. Niech będzie, zgadzam się. Dzięki temu naprawię moje stosunki z Burgersami. Tyle dobrego.
Jak to wygląda teraz? Jak to wygląda? Mamy obecnie 39 tysięcy żołnierzy. Tutaj mamy armię liczącą 12-4-4. Tutaj brakuje nam pewnie innego działa, tak? 12-4-3, dokładnie. Innego działa nam tu brakuje. Ponadto z Osmanami się nie dogadam pewnie w żadnej kwestii, co? No, nie dogadam się, bo Hiszpanii nienawidzą. Nienawidzą Hiszpanii. Ale mógłbym ich teraz, Polskę na rywala ustawić i tak też zrobię. Tak też zrobię. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja. No super, super, Ludwik jest teraz naszym następcą. Super, genialnie, ale mnie interesuje inna rzecz. Kiedy mam tego Trusa jeszcze? Trus mi się kończy w 1604, tak czy siak. 1604. No dobra. No to złota era. Mam nadzieję, że będą walczyć do tego czasu. Musicie walczyć do tego czasu. Ta wojna musi troszkę potrwać. Ja was błagam, niech ta wojna troszkę potrwa. O Jezus, oni mają 16 technologię? Też mam 16? Mam nadzieję, że mam 16. Mam 16, okej. Okay. Mam 16. A mają jakieś idee ofensywne? Cokolwiek? Cokolwiek, co nas boli jakoś bardzo? Halo? Pokażcie mi się. Jakieś tutaj idee wasze? Coś? Jakoś? Ktoś? Gdzieś? Co wy macie? Defensive macie 2. Offensive macie na 7. O matko, mogą nam taką krzywdę zrobić. Ale taką krzywdę. Dobra, humanistyczne idee. Maksujemy. Tym samym wymaksowaliśmy je. I możemy wprowadzić złotą erę. Tak, start golden era możemy zrobić. Ale to ja bym jeszcze poczekał. Bo... no i tak na razie jeszcze nie prowadzimy tej wojny, tak? Mamy rewolucję. Rewolucję październikową. Cholerną rewolucję październikową w naszym terytorium. Tak się nie robi. Dobra, armia. Opłacamy ją. Opłacamy armię. Żeby nie było. Możemy przejść na kolejną też tutaj fajną rzecz. Dyplomatyczne relacje byłyby większe. Nie, na razie nie. Z czym ty Hiszpanią walczysz? Z Brunswickiem. Nie dostaniesz od niej prawa przemarszu. Bo to byłoby szalone z mojej strony. No dobra. Tak. Rekrutuję nowego pana. Dobry manuwer. Kto chce military access? Nie dostaniecie nic. Jezus, nie ma mowy. Dobra, idźcie ich masakrować, ale tak szybko. Kiedy się kończy to? To się kończy w 90 miesięcy. No dobra, czyli jeszcze możemy poczekać. Narabiamy technologię dyplomatyczną, idealnie. Wygrałem w bitwie o Dresden, Nobel rebelsi przestali istnieć, więc nie muszę się o nich martwić, teraz przynajmniej. No nie jest najgorzej. Mamy problemy z buntownikami na naszym terytorium. Okej. Czy ja mam u nich prawo przemarszu? Nie, oni sobie po prostu chodzą po moim terytorium, bo tak chcą. No dobra, 100 dukatów, ale zyskam 10 prestiżu i 1 stabilności. Chcę, chociaż wezmę teraz pożyczkę. No, wziąłem pożyczkę, to mnie tak jakoś bardzo nie zaboli. Nie oszukujmy się. Dobra, dwie armie są dwie armie. Idealnie. 1602, za chwilę będziemy mogli wypowiadać wojnę. I też patrzmy na tę złotą erę. Tę złotą erę wprowadzimy dopiero, jak wypowiemy wojnę. Ansbachian separatist. No, wolałbym z nimi nie walczyć teraz, jeżeli mam być szczery. Wolałbym nie tracić teraz manpowera jak głupi. Więc ja bym chętnie tutaj obniżył wam ten unrest. Nie wiem, autonomię wam zwiększę, cokolwiek. Tylko nie wybuchajcie. Dostałem Casus Belli na Poznań. Intrygujące, że akurat ze wszystkich Casus Belli mogłem dostać na Poznań, co nie? No dobra, w takim razie fabricate claim. Szybko na co? No, na Kraków chociażby, no cholera jasna. Na cokolwiek. Ale musimy ich zmasakrować. To jest ten moment, teraz albo nigdy. Jeszcze jeden rok. Ile tam zostało miesięcy? 80. No to idealnie. Jak sprawa z naszą limitem? Coś się zwiększyło? Coś się zmniejszyło? No niezbyt. No dobra. Wiemy, jak to wygląda. Sytuacja nie jest kolorowa. Polska tam okupuje Rosję. Osmanie pewnie nie chcą ze mną sojuszu, co? Minus 96, bo ja mam sojusz z tą głupią... Ci mi nie pomogą. Distant War. Zestabilizuje to ich. Burgundia jest w debecie. Gdyby nie była w debecie, to by nie pomogła. Tak czy siak. No dobra, fabrykujmy dalej claimy, no nie wiem. Na chociażby Kalisz, cokolwiek. Niech będzie na Kalisz. Okej, 1603 rok. Jeszcze trochę i atakujemy. I atakujemy to frajerstwo, pospólstwo. Dobra. Mogę zainwestować w nową ideę. Jak tam ahead of time? 6 lat jeszcze, czyli mogę to zrobić i tak też zrobię. Wymaksujmy tę ideę defensive, przynajmniej tyle, żeby mieć jakiekolwiek szanse w walce z tymi głupimi commonwealthami. Dobra. Oj, oni gwarantują niepodległość czegoś. Gwarantują niepodległość Austrii. No, co to miało być? Jakim cudem? A, mają problem z mutownikami. Rosja już z nimi spisowała. Dammit, no nie wiem, no to jest... Trudny wybór, atakować czy nie atakować. Polsko, ile ty masz tych żołnierzy obecnie? I pokaż. Pokaż się z tej strony. Commonwealthu, ile ty masz? Masz 64 tysiące. I tylko 1000 manpowera. Ty nie żyjesz.
Jesteś martwa, Polsko. Jesteś martwa. Tylko trzeba będzie cię ugryźć jakoś. Burgundia woła mnie do wojny. Spadaj. Spadaj, nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu. Nie teraz. Nie teraz. Not today. Not today. Dobra. Do kiedy mamy tego trusa? Do september. Czyli za chwilę się skończy. No nie wiem. Nie wiem, czy to robić. No, mogą nas zjeść. Mogą nas zjeść, ale mogą nas też nie zjeść. No. Czy ktokolwiek by nam pomógł w tej wojnie? Nikt tam nie pomoże, prawda? Nikt tam nie pomoże. Jesteśmy zdani sami na siebie. Sami na siebie. No syf. No syf. No ale z drugiej strony, no jeżeli ja tego nie zrobię, no to oni będą się rozrastać jeszcze bardziej. Mają może przewagę liczebną. No mają i to dość sporą. Ale jakbym wprowadził tę moją złotą erę, to może ewentualnie... No może przy odrobinie szczęścia, może jeszcze dorekrutujemy tutaj jedną artylerię, nawet jeżeli będzie ponad limit. Troszkę więcej tutaj żołnierzy. Tak 7-8. Taką jedną armię dodatkową. Mamy trochę tego manpowera, więc no zróbmy coś z nim, zróbmy użytek. Wiem, że będzie armii ponad limit, no ale cholera, no. No jak mam to wygrać, no to chcę mieć pewność, że to wygram. Nie będę tę armię skasował zaraz po wojnie. Tylko trzeba mieć pewność, że to wygram. Okej, Francja coś tam robi. August za chwilę się kończy. Trus z Commonwealthem się skończył właśnie. Dobra. No dobra. No dobra. Ej, chwila, czy ja rekrutuję najemników? Czy mi się wydaje? Czy ja rekrutuję najemników? Nie, dobra, to tylko działo, gdy zrobiłem najemnika. Dobra, to już niech będzie. Niech już będzie. Wydawało mi się przez chwilę, że robię głupotę, jakich mało. Dobra, i teraz tak. Teraz tak. Złota era. Start Golden Era. Super. Morale armii plus 10%. Maksymalny absolutyzm również mile widziany. Zatrudnimy jakiegoś pana tutaj od... Nie mamy tutaj żadnego pana od dyscypliny, co? No, nas to zaboli. Nas to zaboli. Hiszpania, mam cię w pędzlu teraz. Nie obchodzisz mnie kompletnie, Hiszpanio. Teraz obchodzi mnie tylko i wyłącznie ta Polska, której wypowiadam właśnie wojnę. Wojnę o... O, mogę zwać... Enemy Allies? Co, oni mają sojusz z Hiszpanią teraz? Jak to? Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie powinni mieć... Dammit. No ale nie, no Hiszpanie tutaj nie przyjdą, no jak? Jak mieliby przyjść? Jak mieliby przyjść? Potem ile wy macie tam żołnierzy? 27 tysięcy. Walczysz z czymś, Hiszpanią? Nie walczysz. Dammit! Nie taki był plan. Nie taki był plan. No ale dobra. No wszystko albo nic. Wszystko albo nic. Pora zająć Kraków. Coś czuję, że popełniam błąd. I to duży. No ale kto nie ryzykuje, ten nie je, prawda? Tak zawsze sobie powtarzałem. Kto nie ryzykuje, ten nie je. Okej, Maroko wysłało mi hajs, czyli Maroko chce nam pomóc. Połączmy się w jakąś jedną wielką armię. Oni idą na Ratibórz, więc my w tym Ratiborzu ich przywitamy. Jak przystało. Na nas. Mają dwugwiazdkowego generała, przewagę liczebną, mają minusy, mają mniejsze morale. Dużo mniejsze morale, jak widzę. Nie, mają większe morale od nas. I nas masakrują tak doszczętnie. Doszczętnie nas masakrują. Ale tak, ała, jak oni nas masakrują, ała, ała, jaką oni nam krzywdę robią. Jaką oni nam krzywdę, ci Polacy, jaką oni nam robią krzywdę. Ała, ała. Ale spokojnie, mam plan. Może mądry, może głupi, nie wiem, ale mam plan. Mam plan. Skąd miałem dwugwiazdkowych generałów w ogóle? I gdzie jest? Gdzie są Osmanie? Teraz jesteście tak bardzo potrzebni. Tak bardzo potrzebni jesteście. Mam plan. Głupi, mądry, nie wiem, trudno powiedzieć, ale jest. Jest to jakiś plan, tylko trzeba go jakoś zrealizować. Pytanie tylko jak. Manpower nam tutaj się tak szybko nie odnowi, ale wydaje mi się, że ten odcinek i tak jest wystarczająco długi, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem przy okazji kolejnych odcinków z Back to the Piast jako Śląsk. Więc bajabongo, trzymajcie się.